W naszym studiu pani Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry pani. Witam, dzień dobry. Bardzo ważna tematyka. Będziemy za chwileczkę mówić o kamieniach milowych i tych nieszczęsnych wiatrakach, które podobno przeszkadzają Polsce w dojściu do tego europejskiego miodu, ale wcześniej o opozycji, bo tutaj dużo ciekawych rzeczy dowiadujemy. I pani jest profesjonalnie śledziła tą słynną konwencję Platformy Obywatelskiej, w której ta partia przedstawiła się jako miłośnicy środowiska. Ci, którzy popchną nas na zielone tory, no to jak to wygląda? Ja szczerze mówiąc nie byłem w stanie zdzierżyć i nie wiem, jaki jest program Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska, trzeba powiedzieć, że jest mistrzem w głoszeniu nośnych haseł, graniu na emocjach, w populistycznym dywagowaniu. Natomiast wtedy, kiedy rządzili, pokazali, że nie potrafili zrealizować podstawowych rzeczy, których chociażby wymaga od nas dyrektywa unijna w zakresie rozporządzeń dla Natury 2000. A teraz w swojej konwencji programowej ogłosili wiele hasełek, w tym między innymi odejście od sprowadzania śmieci do Polski, co zostało już zrobione w 2018 roku w ustawie. Zapowiedzieli jednocześnie, że będą wdrażać program ochrony torfowisk, co też już jest realizowane. Pozyskaliśmy na to środki z Komisji Europejskiej. Mamy podpisane porozumienia międzyresortowe, między innymi z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Łącznie środki, które będą mogły być zaangażowane w realizację tego działania, to są 2 miliardy euro, więc trochę spóźniona jest platforma w tym myśleniu, ale co ważne, wskazali również, że wyłączą 20% lasów z pozyskania drewna. I to jest bardzo niebezpieczna deklaracja. Raz, że dla przemysłu drzewnego, dwa, że dla gospodarki leśnej. Idą jeszcze bardziej radykalnie w swoich deklaracjach niż Komisja Europejska w strategii różnorodności biologicznej. A zwracam uwagę, że gdybyśmy chcieli pominąć nawet kwestie szkód dla przyrody, które to może wprowadzić dla różnorodności biologicznej, gdybyśmy nawet chcieli pominąć kwestie funkcjonowania takiej instytucji jak Lasy Państwowe, to trudno nam będzie jednak pominąć fakt, że będziemy mogli mieć wtedy mniej drewna na rynku. I wtedy trzeba zadać sobie pytanie, czym zastąpić drewno? Czy zastąpić je plastikiem, od którego wszyscy chcą dzisiaj odchodzić? Czy być może sprowadzać to drewno z innych miejsc? A jeśli z innych, to skąd? I dlaczego z Niemiec, prawda? Niekoniecznie z Niemiec, myślę, że z Rosji. Dlatego, że dzisiaj, kiedy dyskutujemy nad strategią różnorodności biologicznej, gdzie właśnie wskazane jest oczekiwanie 10% powierzchni objęcia ochroną ścisłą, czyli bez możliwości pozyskiwania drewna, wszelkie badania wskazują, że jeśli Europa wprowadzi takie rygory, to drewno będzie do nas płynęło z Rosji, ewentualnie z Brazylii czy Kanady. No oczywiście najtaniej będzie najbliżej, więc dzisiaj szeroka dyskusja, że chcemy się rzekomo, mówię o naszej opozycji, brać udział w takim uniezależnianiu od dostaw ze wschodu, a jednocześnie jest parcie do tego, żeby nas z powrotem w jakiś sposób przywiązać do Rosji, no bo naturalnym będzie, że to drewno będzie musiało być do Polski sprowadzane. Sami ludzie domagali się zakończenia działania polskich kopalń węgla, no po to, żebyśmy kupowali węgiel z Rosji, tutaj ten sam mechanizm, ewentualnie gaz, prawda? To jest właśnie o tyle niebezpieczne, że te hasła bardzo dobrze brzmią, bo dzisiaj jakby działania opozycji, wielu polityków, różnych organizacji aktywistycznych próbują negatywnie nastawić Polaków do leśników. Każdy samochód, który jest widziany gdzieś na drogach, który przewozi drewno, jest obfotografowany z odpowiednim komentarzem, że to jakaś masowa wycinka, rzeź drzew, niszczenie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby potem właśnie takie hasełko, my jak dojdziemy do władzy, to ograniczymy pozyskanie w lasach na powierzchni 20%. Wytłumaczmy naszym widzom, chociaż oni pewnie doskonale wiedzą, że jest tak zwany przyrost. Co roku drzewa zwiększają swoją objętość. Jeżeli wycinamy mniej niż to całkowite zwiększenie objętości, no to jest wszystko w porządku, tak? A jeśli na dodatek jeszcze sadzimy tyle samo przynajmniej, co wycięliśmy, no to też bilans jest na zero.
Znaczy, faktycznie to jest kwestia, o której się w ogóle nie mówi w przestrzeni medialnej, dlatego że jest takie przekonanie, które ma trafić do ludzi, że pozyskanie jest rabunkowe, to znaczy, że drzewa nie zdążą przyrastać, my je wycinamy i to znaczy, że tracimy powierzchnię zalesioną, tracimy zasobność, tracimy lasy i generalnie to wszystko jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, tak jak pan powiedział, nie jest to prawdziwe. Pozyskanie jest na poziomie 70-kilku% rocznego przyrostu. To znaczy, że cały czas ta zasobność nam wzrasta. Zresztą zwracała na to uwagę Najwyższa Izba Kontroli parę lat temu w swoim raporcie, wskazując, że mamy zbyt wiele drzewostanów tak zwanych przeszłorębnych, czyli już zbyt starych, które cały czas jeszcze są w naszych lasach. A dzisiaj to też jest absurdalny argument tych tak zwanych obrońców przyrody, którzy mówią, że najcenniejsze 120-letnie drzewa wycinają. No a jakie mają wycinać? Przecież 120-letnie drzewo, no to jest właśnie akurat do ścięcia. No, jego miejsce zajmie nowe drzewo, które zacznie rosnąć i będzie pochłaniać dwutlenek węgla. No właśnie tutaj trzeba też patrzeć, jakie mamy gatunki w Polsce, jak są one dostosowane do siedliska. I często jest tak, że sosna, która była po wojnie sadzona na bardzo słabych glebach, często też była sadzona w miejscach, w których to nie jest dla niej naturalne miejsce i właściwe do wzrostu, musi być dzisiaj usuwana, dochodzi do pewnego wieku i powinna być również, ten drzewostan powinien być przebudowany, dostosowany do siedliska, właśnie po to, żeby on był bardziej stabilny, lasy sadzili prusacy i tam była taka przemysłowa zasada, że sadzimy same sosny albo same świerki i te monokultury, no mieliśmy kłopoty z tym, prawda, związane z różnego rodzaju szkodnikami, które nagle się pojawiały, nie miały żadnych naturalnych przeciwników, no i pełno jedzenia, że tak powiem. Tak, generalnie dzisiaj dążymy do tego, żeby te monokultury nie były dominujące w polskich lasach, żeby te drzewostany jednowiekowe też nie, bo one wtedy są najmniej trwałe i najmniej stabilne. To, do czego dążą aktywiści, to jest po pierwsze wyjęcie z Zarządu Lasów Państwowych części powierzchni. Ja pamiętam, w Puszczy Białowieskiej aktywiści powiedzieli wprost do leśników: oddajcie nam określony procent lasów, a damy wam spokój. Więc ja mam też pytanie, co to znaczy oddajcie nam, i mam też pytanie do opozycji, do Platformy Obywatelskiej, która zaproponowała te 20% wyłączenia z pozyskania z gospodarki leśnej. Kto będzie utrzymywał tą powierzchnię? To jeszcze skąd się biorą ci aktywiści, bo mamy te fundacje WWF i tak dalej, najbogatsze fundacje Polscy, które są wprost, nawet zarządzie nie mają Polaków albo jednego takiego przypadkowego, a tak to sami Niemcy i Austriacy. Mamy wiele takich organizacji. Niektóre są z polskim kapitałem, z polskim zarządem. Niektóre faktycznie z dominującym obcym interesem. Natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że wśród wielu organizacji są również takie, które promują ekologię głęboką. Tak zwaną ekologię głęboką, która jednym z punktów wskazuje, że rozwój cywilizacji ludzkiej powinien być ograniczony, bo jakby te inne potrzeby ziemi są ważniejsze. Więc jeśli nawet tacy ludzie dzisiaj dochodzą do głosu, to my jako społeczeństwo powinniśmy wiedzieć, w którą stronę ci ludzie tak naprawdę, do czego chcą dojść. Bo tak jak mówię, dzisiaj wszyscy chcemy chronić przyrodę. Wszyscy wiemy, że te zmiany klimatu wymagają od nas też jakby pewnego podejścia zmienionego do kwestii środowiskowych. Ale wiele haseł, które się pojawia w przestrzeni medialnej, będzie prowadziło do skutków dokładnie odwrotnych. I właśnie to, co proponuje Komisja Europejska, to co dzisiaj proponuje Platforma Obywatelska, może doprowadzić do tego, że drzewostany zaczną się rozpadać na pniu. Proszę panią jeszcze o jeden komentarz szybciutko, bo wczoraj na Śląsku był pan Timmermans, który obiecywał pieniądze w zamian za, nie wiem, podział dzielnicowy Polski, no bo ja to tak rozumiem, tak? Facet, który powinien rozmawiać z odpowiednim ministrem danego rządu, przyjeżdża na Śląsk i opowiada, że tutaj dostaną straszne pieniądze, no bo przecież już nie są w łapach PiSu. Jak to pani widzi, naprawdę krótko. Czy ja to zdecydowanie postrzegam jako dążenie do rozbicia Polski i to się dzieje nie teraz, to się dzieje już od dłuższego czasu. Ma być rozbita jedność, ma być podzielona Polska na tą część samorządową, która w postrzeganiu zwłaszcza opozycji ma być tą lepszą, uczciwszą, demokratyczną, i na tą rządową, póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, która ma mieć wszelkie ograniczenia ze strony Komisji Europejskiej wprowadzone.
i myślę, że pan Timmermans właśnie to przyjechał zakomunikować. Ja mam pewne obawy, bo wiem, jak daleko ideologicznie jest zaangażowany pan Timmermans w kwestie środowiskowe i przyrodnicze i czego tak naprawdę będzie oczekiwał za ewentualne wsparcie finansowe. Wyłączenia w Polsce przemysłu? Myślę, że patrząc na wcześniejsze deklaracje, może tak być, że będzie oczekiwana deklaracja, do kiedy wyłączymy nasze kopalnie. Czyli to nie tylko polskich lasów, ale też polskich kopalni trzeba będzie bronić. Bardzo pięknie dziękujemy. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, była naszym gościem. Dziękuję. Kłaniamy się.